Witam was już w drugim odcinku z serii Wiedźmin 1. Edycja rozszerzona. Wczoraj zakończyliśmy na bardzo nieprzyjemnej sytuacji, gdzie nasz kamrat Leo został niefartownie trafiony strzałem przez magistra potrójnie zhabilitowanego. Dzisiaj myślę, że już wyjdziemy z Kermoren i polecimy już do miasta. Także nie pozostaje mi nic innego, jak was zaprosić. To lecimy dalej. Szafa, o! To już możemy chyba coś lutować. Jak miło, jaskółeczka. Jaskółeczka. Ja ją poproszę. A, tu. Kurde, pamięć krótka. Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Okej. Twojako... Konwersacja była tutaj zbędna. Też kiedyś leżałem na tym stole. A, miłe wspomnienia, co? Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. Nie deprawujemy tutaj dzieci? Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kermoren. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Oj, przepraszam, sobie musiałem trochę kawy wypić. Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę zwoju lub wciśnij klawisz J, aby otworzyć panel dziennika w celu zapoznania się z zawartymi w nim notatkami i informacjami o zadaniach. Kliknij na nakładkę zadania, aby zapoznać się z najbliższą misją. Wybierz zadanie Elixir dla Triss, po czym kliknij lewym przyciskiem myszy. Przycisk wskaż zadanie na mapie, aby śledzić misję na mapie. No dobrze. No to też tak zrobimy. Zrobimy sobie... Musiałeś, nie? Zrobimy sobie aktywną pauzę. Otworzymy sobie dzienniczek. To jest nam niepotrzebne, to jest już też niepotrzebne. Rozwój postaci, styl walki, mykanie znakart. Jak widzicie, ja... Wczoraj, jak skończyłem, to na tego nie przeglądałem, tylko leciałem dalej. I tak, klikamy sobie na zadania. Obrona Kermoren, śmierć Leo, to do tego wrócimy później, bo chyba potem będziemy już opuszczali wtedy Kermoren, a nie chcemy teraz, więc eliksir dla Triss. I wskaż zadaje na mapie. Ja ślepy jestem. Dobra. Czyli idziemy sobie tutaj schody na parter. To jest krąg żywiołów. Ale skoro my możemy jeszcze już lutować co nieco, to może z tych ludzików, których żeśmy pozabijali w poprzedniej części, może z nich będzie teraz można coś polutować. Bo nie powiem, jakieś tam pieniążki, czy jedzonko, czy coś, to bardzo, bardzo by nam się przydało. Więc popatrzmy, posprawdzajmy, czy coś można tutaj porobić. Oprócz cutscenki. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum.
To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. A to może sobie trochę porozmawiamy jeszcze z tym Lambertem przy okazji. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć kalcium equum? Gdzie znajdę alkohol? W monopolowym. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć kalcium equum? W pokoju wieczornym. W skrzyni. Dobrze. Gdzie znajdę alkohol? Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni. Na pierwszym piętrze. W skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. Że też on jeszcze się nie zirytował tym. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. A myślałem, że umówię zna miłość, no ale... Jednak chodziło o Leo. No to bywaj. Bywaj. Lecimy dalej. Podstawa alchemii. Od tej pory możesz w trybie medytacji samodzielnie przygotowywać eliksiry. Najpierw musisz zebrać wszystkie potrzebne składniki. Super, dzięki. Akurat to będzie naszym zadaniem, żeby troszkę... O, tam sobie leży Tris, to niech sobie leży. Żeby pozbierać co się da, polutować co się da. Także... Ktoś tak chciał tutaj, nie widać. Zobaczmy na dziś. Aha, okej. To sobie polutowaliśmy, dobra. Myślałem, że można wyjść na zewnątrz. Zdaje się, że wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzem. Myślałem, że można wyjść na zewnątrz, sobie tam spróbować polutować te ciała, które mieliśmy, które żeśmy wczoraj zabijali, no ale niestety zamknęli nam drogę przed nosem. Szafka? Obeczka. Co to mamy? Krzesiwo. Poprosimy. Szafki nie można zlutować. Szkoda, że tutaj nie ma takiej opcji, jaka była w Diablo, że wystarczyło przytrzymać ten przycisk na klawiaturze i podświetlało się cały drop albo... Akurat byłem w trakcie mówienia. Gdzieś mi przeszkodzi. No to... Ała! Fajnie. O, proszę bardzo. Na Q możemy też zmieniać sobie broń. Nie trzeba wciskać ZXC. Bardzo fajnie. To znaczy style możemy zmieniać. Czy pan coś dla nas miał? Nie. I straciłem wątek przez tych dwóch jegomości. No niestety. Tutaj drzwi. Pierwsze piętro. O Boziu. Było to potrzebne akurat. O, grupówka. Właśnie dlatego tych panów, którzy szybciej biją. Jezu, nie przewracam się. O, oreny, złoto, fajnie. Najlepiej zabijać jako pierwszych. Zadarłeś zęby. Z tego względu. Ojojoj. Z tego względu, że oni tymi szybkimi atakami właśnie zadają krwawienie i... Bardzo nie lubię takiego debuffa u siebie, u innych lubię, ale nie u siebie. Więc najlepiej ich wyeliminować jako pierwszych. Pokój. Co my tu mamy? Mamy... Beczki? Nic. Skrzynka jest. I to jest nieznany eliksir, który pewnie jest nam potrzebny.
Coś jeszcze. Tutaj chyba już nic nie będzie. Dobra. Stamtąd żeśmy przyszli, więc idziemy tutaj do przodu i wejdziemy najpierw na lewe, na lewą stronę. To jest chyba to jest biblioteczka jakaś. Ale tutaj też coś może być. O, to jest komoda. Woda w butelce. Fajnie. Zbieramy wszystko, co się tam natrafi. Łącznie z wrogami. Pożałujesz, że cię matki. O, kolega przyszedł. To jest spóźniony. Ale się nada. Informacja sekwencji. Wskazówka. Możesz wyłączyć informację sekwencji za szybko, za wolno i tym podobne panel opcji. A mi to w ogóle nie przeszkadza. Mam nadzieję, że wam też nie. Szczoteczki. Oreniki. Fajnie. Kasa zawsze się przyda. Wszędzie. Czy tutaj mam czy to? Nie. I też nie. Znaczy Geralt za bardzo nie chce do książek. Tu u nas nie było. Tu mamy szafkę. Woda w butelce, fajnie. O, jak miło. Udziec barani, kozie mleko i chleb. Fajnie. Nie wiem, czy możemy takie coś jeść. Nie pamiętam już. Ale fajnie jest takie coś mieć. W tej skrzyni też była osełka i woda w butelce. Nie, tutaj jest zejście i wejście na wyższe pięterko. Czy mamy tutaj jakichś wrogów? Chyba nie. No za to mamy znowu ludzi. No, jak miło. Trunki są? No jest alkohol. Jakby nie patrzeć, mamy alkohol. Komoda. Czerwone wino. Jeszcze jeden alkohol. Czemu mi się wydaje, że to jest pokój Triss? A teraz już wiadomo, dlaczego ona miała te pioruny nad głową. Pewnie jeszcze jej grzmiło po alkoholu. Dobra. Gdzie by się... Stąd się nigdzie nie... No dobra, czyli tutaj to było chyba tak niepotrzebne wejście. Poniekąd. Tam mamy to, stąd żeśmy przyszli. Tu sprawdzaliśmy. Tak więc w prawo lecimy do... Dobrze mówię? Chyba nie. Tu chyba teraz mamy iść. Nie, tu jest parter. Ojojoj, zgubiłem się w terenie, no. Ta skrzynka była sprawdzona? Była. Dobra, czyli się wróciliśmy, to tędy. I widzę, że jakiś wróg będzie czyhał. Jeszcze nie wiem, jak automatycznie wyciągać broń. Ale to się dowiemy w swoim czasie. Beczułka. I mamy kolejny alkoholek. Fajnie. Tu jest przejście do kolejnego pokoiku. Elegancko popchnięte drzwi. I elegancko... Coś tu jest? O, jest. Znowu alkohol. Ci wiedźmini chyba nic innego nie robili przez całe dnie, jak tylko pili alkohol. No dobrze. A potem wychodzi na miasto, kurde. Panie kierowniku, daj pan 2 złote. Pokój wieczorny. Zaraz. O. O, monstrum albo wiedźmina opisanie. Fajna książeczka. Kliknij 2 razy lub przyciągnij przedmiot, by go założyć lub zabrać. My sobie to weźmiemy. Nieznany eliksir i biała mewa. Pięknie. Mamy aktualizację zadania. Bardzo ślicznie. Tu mamy skrzynkę. Mamy sztylecik drugi. Nie możemy wziąć. To jest kolejne. O, jaki toporek. Fajnie. A to ja bym chciał jeszcze... Mogę zbroję jakąś dorwać? Bo trochę w tej koszulce to mi chłodno. W
Fajnie by było mieć jakąś zbroję. Ale chyba na razie jeszcze nie. Dobra. No i idziemy teraz do pokoju wieczornego. Jest wielka skrzynia na samym środku. Nawet twórcy nie próbowali jej ukryć jakoś bardziej. Więc podejdziemy sobie do niej na sam koniec. Chyba, że... O. A jednak nie. Pomyślałem, że tylko ta skrzynia będzie. Dobra, czyli jedna skrzynia została i tyle. Czasami mam takie... Kalcium Equum, jaskółka, nieznany eliksir oraz przeraza. Czyli te dwie książki na pewno będziemy sobie czytać, ale to już je przeczytam po nagraniu, żeby was aż tak bardzo nie zanudzać. Dobra, czyli wszystko mamy. To wracamy teraz chyba do Lamberta, tak? Tędy? Nie tędy. Jezus, co ty robisz, Mateusz? Tutaj masz parter. Dobrze. I zasuwamy. Jak mu te spodnie skrzypią, Boże kochany. Dobra, i teraz tak. Nie do paleniska. Chociaż fajnie by było. O, proszę, kurczaka można było otworzyć. I dorwać z niego łódko. Coś jeszcze można tu otworzyć? Z żarcia? Nie. Kredens, ryba, wypatruszona ryba, jagody. No fajnie. Nie wiem, czy to można jeść w ogóle. To już chyba mówiłem. Ale wydaje mi się, że to będzie tylko jakiś swego rodzaju towar handlowy. Zobaczymy. Zresztą mogę teraz już zobaczyć. Pożywienie. O, proszę bardzo. O, jakiegoś bufka nam dał. Regeneracja żywotności na 9 minut. Fajnie. No bo trzeba było zobaczyć, co każde daje i po prostu to zbierać, trzymać przy sobie zamiast eliksirów z czasami. Witaj ponownie. No witaj. Załatwione na górze. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Fajnie. Pazur potwora, no to chyba przerazu ubili. No to będzie od przerazy, tak? Z Wesemirem miałem porozmawiać. Nie wiem, po co ja czytam w ogóle te pytania do gadki, jak Geralt sam je powtarza. Więc nie będę tego już czytał, tylko... O, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu, ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. O, trzymałem je dla ciebie. Jezu, dzięki ci, o wielki panie. Mamy zbroję i miecz. A bo tamten to był zardzewiały. No to... Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Może zanim... O to się zapytamy. Zapytamy się, czy oprócz nas są inni wiedźmini i tak dalej. A żeby troszeczkę poznać historię. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas... Nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Okej, to dlaczego go tu nie ma? Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. To coś ciebie za wujek, jak nie wiesz, gdzie jest. Oj, Wesemir, Wesemir.
Dobrze, chcieliśmy o coś zapytać. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wiecie co? Masz... Zrobimy najpierw tak, że do Leo pójdziemy na sam koniec się zapytać o to, a na razie chcemy się dowiedzieć, kim byli napastnicy. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Okej. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wspomniałeś, że już kiedyś broniłeś Kermoren. Tak, dawniej Kermoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny. Przez przypadek, przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku. Popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę? Kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. No, de facto tutaj ma rację, bo to nawet do tej pory widać, że człowiek człowiekowi wilkiem i niestety większość ludzi nawet nie zasługuje na to miano bycia człowiekiem. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. To ci mogę zagwarantować akurat. Dobra, no to lecimy już do głównego wątku. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Jasne. O, i już zbroję mamy założoną. Bardzo fajnie, milutko. Czyli powinniśmy mieć chyba jeszcze 2 miejsca na... No właśnie, powinniśmy mieć jeszcze 2 miejsca względem zbroi. No ale dobra, nie wnikajmy już. Okej, okay. No to lecimy oskurować naszego potworka. I zrobimy to, co trzeba zrobić. Oskurujemy, odpoczniemy przy ognisku, zrobimy eliksirek. I będziemy się... Myślę, że żegnali już z Kermorem wtedy. Kliknij lewym przyciskiem myszy trucho potwora, aby pozyskać z niego składniki alchemiczne. No jasne, już to robimy. Szczątki. Świetnie, mamy wszystko. Tak wygląda modliszka na sterydach. Ojojoj. Dzwonek. Jeszcze zobaczmy, czy my możemy... Czy w ogóle będą tutaj jakieś szczątki do
pozbierania jakieś, nie wiem, ludziki albo coś, no. Czy to naprawdę aż tak pusto było? Ja was bardzo przepraszam, że nie mówię na przykład, że o, bo to było w książce i tamto było w książce, ale ostatni raz jak czytałem Wiedźmina to było lata temu, dosłownie lata temu i po prostu już nie pamiętam, no. Jeżeli coś mi się zaświeci, to na pewno nie umieszkam powiedzieć, że to akurat było w książce i to wyglądało tak i tak, ale póki co, no, nie jestem w stanie, a nie chcę wam kłamać też. Dobra, dostaliśmy to oko przerazy i pazur, więc idziemy zrobić produkt alchemiczny. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy mamy już następny poziom. Nie wiem, jak to było tutaj, bohater. Aha, nic jeszcze nie wiem nawet. No to nic, to chyba powinien wyskoczyć komunikat, że dostaliśmy poziom, tak mi się wydaje. No nic, dobra. Odpoczywamy przy ognisku, tak? Otwórz panel alchemiki kancelarium przyciskiem ikony fiolki w celu stworzenia eliksiru. Dobrze. A, tu jesteś. Wybierz receptę z listy, składniki zostaną automatycznie dodane do fiolki. Następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Przycisk mieszaj w prawym dolnym rogu ekranu, aby zmieszać miksturę. Aby dokończyć proces, kliknij lewym przycisk klepsydra, aby odpocząć. No tak. Czyli lekarstwo dla Triss. Mamy kalcium equum, mamy jaskółcze ziele i mamy pazur przerazy. Biała mewa. Czy brakuje nam czegoś jeszcze? Chyba już nie. To teraz tylko musimy to pomieszać. Puch. Dobra, mamy zmieszane. Nie dostaliśmy żadnego levelu. Ok. I odpoczywamy sobie tą jedną godzinkę. Staram się tu robić wszystko jak najszybciej mogę, żeby jak najwięcej przejść, a żeby też ten film nie był niepotrzebnie przydługawy. Czyli tutaj przez drzwi do kuchni, no jasne. Mnie się nie wpuszcza do kuchni, tak by the way. Tutaj chyba w górę. Tak? Czy w dół? W górę. Dobrze. To lecimy. Boże, te schody nie mają końca. Chyba tu trzeba było wejść. Dokładnie. Schody do pokoju Triss. No i patrzcie, jak zgadłem, że to światełko, co ona miała nad głową, to po prostu je jeszcze grzmiło w głowie po tych wszystkich alkoholach tutaj. Gdzie jest ta Triss? A, leży bidulka. Ojoj. No to pogadamy z nią. Kliknij dwukrotnie ikonę lekarstwa dla Triss, aby jej dać. Dobrze. Wskazówka, możesz również przeciągnąć przedmioty z ekwipunku i upuszczać je na ikonę dłoni, dając odpowiednie podarunki. Możesz wykupić się w łaski niektórych postaci. Nowoczesna charyzma, no rozumiem. Lekarstwo dla Triss, proszę. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi... Tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? To trochę dwuznacznie zabrzmiało. Ale dotrzymamy jej towarzystwa, myślę, co? Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą.
Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic. No, damy tą pierwszą. Będziemy. Chyba mam podejrzenia, jak to się skończy. No, ale niech i tak będzie. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Halo, to ma być family content, halo! Kurde. No tak. Och, jak miło, to nie będzie trzeba nic nie będę musiał tam zasłaniać przy obróbce. Jestem bardzo szczęśliwy z tego względu. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. No nie. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Wesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Tak, dlaczego żeś mnie zaciągnęła do łóżka, ty zła kobieto. Oj Jezu. Dobra, no to pogadamy z nią chyba trochę, nie? Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. No to będzie. Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje rządza władzy chciwość, albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta, królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść? Nie. Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Ja wam powiem, że z tym jej pytaniem, możemy już iść, to jest tak, jak się czeka na kobietę. Ty czekasz tam 2-3 godziny, a ona nagle przychodzi. No idziemy czy nie w końcu? To jest ten sam schemat, dosłownie. Dobrze, możesz mi powiedzieć więcej o czarodzieju? Jasne, powiedz. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Jakiej? Oj, się uleczyć. Dobra. Czy dostali? A, nie dostaliśmy levela. Nie, dostaliśmy level. O, jak pięknie. Fajnie. Dobra, to chodźcie, rozdamy sobie jeszcze ten talent na szybko. Żeby nie było. I. Będziemy szli już na ten pogrzeb Leo. Żeby się te zwłoki już nie zaczęły rozkładać, bo wtedy będzie smród, jakich mało. I tak, by the way, właśnie jeżeli dobrze poprowadzi się rozmowę w tej grze z dziewczynami, co niektórymi, to można odblokować właśnie takie karty.
to są jakby takie, nie wiem, karty kolekcjonerskie, figlarnych przygód Geralta, czy coś w tym stylu. Nie wiem, jak to nazwać. No, nazwijmy to figlarne przygody Geralta, to chyba najlepiej będzie pasowało. Dobrze. Więc rozdajmy sobie te punkty talentu. Mamy 3. Ostatnio rozdaliśmy sobie w siłę. I rozdaliśmy sobie, jak dobrze pamiętam, stalowy silny. Teraz by trzeba było coś też tutaj dać. Myślę, że inteligencja, ważenie eliksirów. O właśnie, to by było natężenie bazowe znaku plus 10%. I wiecie co? Ja bym zrobił tak, że dałbym tutaj jeden poziom, tu i zielarstwo. I później za kolejny talent, jak już będzie, sobie zrobimy to, żeby sobie przypomniał stworki. To już będziemy mieli problem z częścią książek załatwiony. Więc weźmiemy sobie to. Inteligencja. I mamy identyfikowanie zbieranych ziół. Bardzo fajnie, bo będziemy tych ziół bardzo dużo zbierali. Aby właśnie sobie zrobić potki. Albo coś innego. A, jeszcze są olejki. No, no to tym, te zioła tym bardziej się przydadzą. Dobrze. I medytacja. I lecimy na pogrzeb. No to teraz tak. Powrót do Triss Merigold. Żeby jej powiedzieć, że już jesteśmy... Teraz my jesteśmy gotowi do drogi. Ciekawe, czy ona powie, że jeszcze tylko siczku i możemy iść. Będziemy czekali 3 godziny kolejne. Pierwsze pięterko. Drugie drzwi na prawo. A jednak nie. A, to tutaj. Dobra. I do pokoju Triss Merigold. No, leć. Triss. Jeszcze ją odepchnął, co za menda. Geralt, możemy już iść? Tak, możemy, możemy. Ruszajmy. Ruszajmy. Nie dajmy Wesemirowi czekać. Chodźmy więc. No, i idziemy sobie na pogrzeb, moi mili. Że prawie jak wikingowie. Klimatyczne. Prawie. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. Drugi raz tego nie zniesie. Okej.
no. Jestem zmęczony. Już niedaleko. Zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Hm? Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz, do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! No to jedziemy. Styl grupowy. Szybki. I ładnie. Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? I wiecie co? Zapytamy się jej. Nie ma sprawy, ale zapytamy się jej, tak myślę, w następnym odcinku już. Nie będziemy przeciągać. Tym bardziej, że ten odcinek już i tak trochę dłużej trwa. Więc ja wam dziękuję. I do usłyszenia w następnym odcinku. Podejrzewam, że następny odcinek prawdopodobnie będę nagrywał w sobotę po pracy, bo niestety już jutro muszę do pracy iść. Także po pracy i mam nadzieję, że wtedy zrobimy taki odcineczek, nie 40 parę minut, ale uda mi się zrobić tam godzinę albo
ponad godzinę, żeby jak najwięcej tej fabuły liznąć tutaj. I tyle. A ode mnie jeszcze takich kilka słów ogłoszeń parafialnych. Nagrywamy razem z małżonką, będzie nagrywana seria gry Borderlands 3. To będę grał praktycznie ja, moja żona i miejmy nadzieję, że nasz znajomy. Więc bardzo serdecznie Was na to zapraszam. Będą tam śmiechy, chichy. Mam nadzieję, że to też się jakoś ciepło przyjmie. Również będę planował nagrywać Diablo 2. Oraz jeśli byście chcieli, jeżeli są tutaj jacyś fani gry Warframe'a, online'owej gry, planuję zrobić też takie mini poradniczki do tej gry, ponieważ grałem w nią kilka lat i myślę, że mógłbym się podzielić swoją wiedzą co do niektórych elementów w tej grze dla nowych graczy, które mogą im pomóc tam jakoś przetrwać, zaistnieć, że się tak wyrażę, żeby jak wejdą, żeby nie byli całkiem zieloni. Także jeśli Wam się podobają takie pomysły, to proszę zostawcie tam komentarze pod filmikiem. Jeżeli będzie dużo na przykład tam propozycji, jakie byście chcieli też gry, wezmę je wszystkie wtedy pod uwagę i by było tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja jestem Mateusz. Jak zwykle było mi bardzo miło Was gościć u mnie i zagrać z Wami w drugą część. Do następnego. Cześć. Trzymajcie się.